Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy niedzielę, 7 maja. Jest to powiedzmy ostatni dzień tego długiego weekendu, który nam się trafił, powiedzmy od tego 1 maja do teraz. Jest to moment, kiedy czekamy akurat na to, czy gołębie w oddziale 074 zostaną wypuszczone. Oddział 074 to oddział Starogard Gdański Kociewie. Tam chcemy jechać na lot filmować do kolegi Andrzeja Walędziaka. Rozmawiałem z nim przed chwilą. Okazało się, że niestety gołębie są jeszcze niewypuszczone. No widzimy za oknami, nie wiem czy to tak widać, ale proszę mi wierzyć, tutaj całą noc padało, od rana pada. No w okolicach godziny 10 ma się troszeczkę tam przejaśnić i tam, gdzie będą wypuszczane, no gdzieś z okolic Stargardu Gdańskiego, Stargardu Szczecińskiego, no Stargardu już teraz się tylko mówi, będą wypuszczone i wtedy pojedziemy do kolegi Andrzeja i około południa, tak myślę, będą te gołębie już, przylot ich filmowany. Za oknami mamy pogodę słabą, ale mamy za to dzięki temu czas, że możemy tutaj zaprezentować kolegom ten system, o którym wspominaliśmy ostatnio podczas lotu kolegi Maćka Wudzika. Tam na stronie internetowej naszehodowle.pl, której adres podawałem, mamy przykładowo zamieszczone część gołębi, takie gołębniki, na których, że tak powiem, dokonujemy tego pokazu, jak ma wyglądać taki system w działaniu. No i dzisiaj chcieliśmy też zaprezentować to, co zeszłym razem u kolegi Maćka Wudzika zrobiliśmy, między innymi. Tam przypomnę tylko u kolegi Maćka w trakcie lotu, trochę nam to przeszkodziło, bo nie sfilmowaliśmy przylotu pierwszego gołębia. Wykonaliśmy zdjęcia wszystkich gołębi rozpłodowych, które u kolegi Maćka Wudzika są. Kiedy wróciłem do domu, podzieliłem te gołębie, wziąłem te zdjęcia wstępnie, tak troszeczkę obrobiłem. Ja ich nie obrabiam tak dokładnie, gdyż no, po prostu raz, że nie mam czasu, trochę leniwość. To jest po prostu czasu, wymaga dużo. Ale tutaj teraz na tej stronie, na tym ekranie mamy ten gołębnik, niejako to, co wykonaliśmy u kolegi Maćka, pokazane i jest to, wchodzi się to tutaj w momencie, kiedy jesteśmy na stronie internetowej naszehodowle.pl i weszliśmy na, teraz to akurat na moje nazwisko, Kłos Krzysztof Polska Giełda Gołębi, bo na tym dokonujemy tych pokazów wszystkich. Mamy tutaj, ukazały się nam wszystkie gołębie, które mamy tutaj w tym systemie, w naszej hodowli zgromadzone. Jeżeli chcemy zobaczyć te gołębie, które wtedy u Maćka Wudzika robiliśmy zdjęcia, klikamy tutaj taki pas, na pasku są różne napisy, jest to gołębnik Żukowo, Piece, gołębnik Łubniany, gołębnik Kosakowo. Kiedy klikniemy tutaj, o, one nam się pokazują na ekranie i widzimy wszystkie gołębie, jakie mamy w rozpłodzie. Tu sobie jest dokładnie numer tego gołębia napisany, jak również płeć, którą dany gołąb posiada. I teraz, kiedy klikniemy na takim gołębiu na przykład, o, od razu nam się pojawia ten gołąb, jego oko. To są te zdjęcia, które wtedy u kolegi Maćka wykonywaliśmy. Od razu pod spodem jest oryginalny rodowód, który wystawił w tym akurat przypadku Roland Fitzner. Tutaj ten rodowód ja sobie pozwoliłem zawsze przepisać, bo kiedy do programu, to jest za pomocą programu MEK, moja ewidencja gołębi, który tutaj mamy, ja sobie wpisuję, gdyż często się zdarza, że jeżeli tutaj na przykład Roland Fitzner nie rozpisał któregoś gołębia, a my tego gołębia posiadamy w bazie, to dodatkowo rozszerzamy go o te gołębie, które wiemy, z jakich na przykład się wywodzi. Dlatego tutaj te rodowody często, które my tutaj dodatkowo wykonujemy, one są bogatsze, gdyż nam się udaje znaleźć te numery, zwłaszcza gołębi takich znanych. No nie powiem już o takich gołębiach drap jak Fitzner, czy Karl, czy Champ, ale to po prostu o to chodzi, żeby jak najdokładniej to zrobić. I tak przy każdym gołębiu mamy niejako taką informację. Mamy też coś takiego, że tutaj od razu się wyświetla numer ojca i matki. Jeżeli mamy, on jest jako aktywny, jeżeli najedziemy na ten numer, który tutaj się pojawił przy danym gołębiu, to na przykład tutaj, jeżeli dojedziemy na gołębia, na przykład tu jest matka, a tu widzę o numerze końcówka 292, 4411 początek DV i mamy ją w bazie, to jest też, to widzimy od razu, jak wygląda matka. I tak to wygląda, ta praca, którą wtedy u kolegi Maćka robiliśmy, ona w efekcie wygląda w ten sposób, że mamy dzięki temu, o, wszystkie gołębie, które mamy w rozpłodzie, są tutaj sfotografowane. A dlaczego to jest ważne? Ponieważ tam, jak koledzy, bo specjalnie to zrobiliśmy, mamy takich wystawionych od kolegi Maćka Wudzika 12 bodajże gołębi, czy 11 gołębi młodych takich. One widzieliście, są zrobione na ręku, tak jak tutaj widać. Od razu sobie tutaj, o, przejdziemy tutaj i te gołębie pokażemy. One na giełdzie są wystawione, to będziemy na tym oknie oglądać tutaj. One są na przykład tego, weźmy gołębia 12-14, proszę bardzo. Tu jest dwa filmiki, które towarzyszą temu. I tutaj jest zdjęcie tego gołębia młodego, on był na dłoni robiony. Tutaj mamy go od razu wydrukowane, nie wiem czy to dobrze widać, ale wydrukowane mamy go w górnej części. Tu jest opis tego gołębia, który się znajduje tutaj w rodowodzie, a pod nim się znajdują zdjęcia rodziców, które wtedy wykonywaliśmy. I co ciekawe, ja zaraz pokażę, jak to się robi. Do programu tutaj na giełdzie to ładnie wygląda i zawsze możemy sobie zobaczyć też, czy ten gołąb młody jest tak, że tak powiem, w typie
No, ten nakład jest troszeczkę większy, tam mieliśmy małe, całkiem takie w puchu, to ciężko zobaczyć, ale przy dorosłych gołębiach będzie to już dużo prościej i będzie można zobaczyć, czy się w ojca wdał, czy w matkę dany gołąb, którego tutaj będziemy mieli wystawione. I teraz pokażę, jak takie coś się tutaj za pomocą tego programu, na przykład, który tutaj mamy, tego naszego systemu, nasze hodowle.pl uzyskuje. Jest to dość proste, bo kiedy mamy, podstawą jest stworzyć sobie taką bazę tych gołębi, kiedy taką bazę mamy stworzoną, wygląda to po zalogowaniu się na nasze konto, wygląda o danym gołębiu w ten sposób ekran. Tutaj mamy po lewej stronie mamy listę wszystkich gołębi, jeżeli któregoś gołębia pamiętamy kawałek numeru, chociaż tu akurat powiem, mamy w bazie 931 gołębi, są to wszystkie gołębie, które mamy numery w bazie wpisane. Dotyczy to również gołębi, które występują tylko w rodowodach. My ich fizycznie nie musimy mieć, ale numery tych gołębi wraz z opisem posiadamy. Natomiast tutaj z lewej strony, z prawej strony, przepraszam, jest taki napis 419. To są gołębie, które fizycznie posiadamy tutaj w naszej bazie. One są czy tam w gołębniku w Żukowie, czy w Łubnianach, czy w Kosakowie, no w różnych tych miejscach. I na podstawie tych danych my możemy sobie, staramy się, ja tu się starałem, żeby każdemu jednemu gołębiowi, którego tutaj posiadamy, wykonać zdjęcie. Zostało jeszcze troszeczkę pracy, bo rodowody już wpisałem, są skanowane, te, które miałem wcześniej, też są dołączone. Natomiast brakuje nam jeszcze paru zdjęć z gołębnika z Żukowa, no ale to się wszystko w czasie zrobi, z Łubnian. Będziemy to pokazywać. Natomiast teraz pokażemy tego gołębia konkretnego o numerze PL0299-17-12-14. I sobie tutaj zobaczmy, jak to łatwo można zrobić. 12-14 wpisujemy tylko kawałek numeru. Od razu nam zawężyło pole poszukiwań. Od razu ten gołąb jest widoczny. Kiedy go tutaj na nim najedziemy kursorem, klikniemy i widzimy, tak on wygląda. Jeżeli sobie klikniemy na przykład tutaj, to od razu widzimy rodowód ten, który mamy tutaj w załączniku. Natomiast jeżeli byśmy nie dysponowali danymi wpisanymi do programu, tego, który my tutaj mamy, czy jakiś inny hodowca posiada inny program, możemy sobie sami stworzyć za pomocą tego systemu rodowód. Ja pokażę, on wygląda w ten sposób. Tutaj jest taka opcja na klawiszu, napis edytuj, bo to jest taki edytuj, to znaczy, że możemy dokonać zmian tutaj w tych wszystkich ustawieniach i klikamy go sobie tutaj. O, i mamy tutaj możliwość edycji wszystkich tych parametrów związanych z danym gołębiem. Pola, które tu występują, to wiadomo, musi być pole ojca, pole matki, gdzie wpisujemy ten numer. Numer wpisując tego gołębia, to mamy sobie też zawężony, bo zobaczmy, kiedy tutaj go nawet ja to tutaj przykładowo wykreślę, ale tutaj zaczynamy, wiemy kawałek, to on od razu program z tej bazy, którą mamy po tej stronie, niejako on szuka, od razu podpowiada nam DV, czyli bierzemy 080728, jest to numer początkowy tego gołębia, przepraszam, tu błąd zrobiłem, jedną kreskę, 08728, to jest numer początkowy oddziału tam Mir Am Zee, gdzie lotuje i mieszka Roland Fitzner, i gołębia tutaj mamy akurat tego 313. Wybieraliśmy go i widzimy, on jest w parze z samicą 173, końcowy numer też Rolanda Fitznera, i dzięki temu możemy zrobić niejako taki rodowód. I teraz, kiedy klikniemy tutaj teraz opcję rodowód, od razu nam się wyświetla takie pierwsze pole pokazujące, ile mamy tutaj danych wpisanych. I mam tutaj do wyboru też, tutaj na razie są tylko 4 wzory, ale tych wzorów będzie w przyszłości więcej. My na przykład chcemy pokazać o taki wzór. Wzór ten jest oznaczony opcją WZ2, to jest wzór drugi, i tutaj jest drukuj PDF. PDF-y to są takie pliki graficzne, które kiedy byśmy sobie go wygenerowali i wysłali komuś mailem, on zawsze wygląda tak samo i umożliwia dokładnie w takich parametrach, jak widzimy na ekranie, wydrukowanie rodowodu. Mamy też możliwość wygenerowania takich samych plików jako pliki graficzne, JPG. To są takie pliki, które wtedy jest nam łatwo zamieszczać na stronach internetowych. Oni takie miniaturkę zrobimy, zdjęcia, a po kliknięciu nam pokaże się zdjęcie w większej rozdzielczości. To są takie typowe pliki graficzne. Ja dzisiaj ten filmik nagrywam tak tytułem wprowadzenia, pokazania tylko takich możliwości, części możliwości programu, ale proszę mi wierzyć, w kolejnych odczęściach będziemy tak się starali przybliżać każdy jeden z działów, które tutaj w tym systemie mamy, żeby koledzy poznali jego możliwości. Teraz kiedy sobie zobaczmy, klikniemy tutaj ten klawisz, musimy chwilę poczekać. O, i na ekranie komputera, proszę bardzo, tu widzimy, wygenerował nam się ten taki uproszczony rodowód. On tu podaje tego gołębia, którego rodowód niejako dotyczy, ale też co najważniejsze, mamy tutaj rodziców z krótkim opisem, taki jaki występuje w tej bazie, którą posiadamy. Rodowód rozbudowany z programu wygląda w ten sposób, to niczemu nie przeszkadza, żeby on był. Natomiast tu mamy taki rodowód, powiedzmy uproszczony, ale pokazujący zdjęcia i gołębia, i rodziców, i dzięki temu tutaj, kiedy to sobie złożymy, wsadzimy w koszulkę i hodowcy wyślemy, on już wie dokładnie, jakie jest pochodzenie tego gołębia, jak wyglądali też między innymi rodzice. Ale jeżeli mamy więcej możliwości, to sobie możemy kliknąć o tutaj, proszę, i dostajemy taki rodowód w takiej formie. On tutaj jest mniejszy, występuje jeszcze zdjęcie, no po prostu dokąd nam się zmieści, tak jest generowane. Tych wzorów rodowodów mamy tutaj więcej, a pokazuję tylko kilka.
Ale to jest coś takiego, że w momencie, kiedy ktoś będzie korzystał z takiego systemu, to proszę się nie zdziwić, że co jakiś czas tutaj dojdą jakieś klawisze, więcej ich, bo po prostu cały czas staramy się modernizować, ulepszać, poprawiać, w zależności od tego, co słyszymy od naszych klientów, naszych kolegów, co by powinien ten program zawierać. Dlatego tutaj pokazałem teraz, jak wygląda taki plik z tym, no, z tymi rodzicami na jednym rodowodzie wspólnie, tak jak tutaj z dzieckiem ich. Ale też zobaczmy ten gołębnik, tutaj jak mamy grupy, o, mamy różne grupy gołębników, to możemy sobie, jak mamy ten gołębnik kosakowo, w takiej formie, że tu widzimy, jakie gołębie występują. Tu mamy akurat 43 gołębie, które są tam w gołębniku. Tam jest troszeczkę więcej, jeszcze 3 dojdą, bodajże 46, teraz bo uzupełniliśmy. I tutaj mamy popis opisane, ja tu właśnie teraz siedzę i każde pole wypełniam, ale mamy taką listę w formie takiej graficznej, która nam będzie służyła do, w formie tekstowej do wydruku. I teraz, kiedy taki, o, klikniemy plik pobierz PDF, o proszę bardzo, mamy na ekranie tutaj gołębnik kosakowo, on tak wygląda i tak samo możemy go sobie wydrukować, tutaj dokonywać wszelkich zapisów, planów, modyfikować i później sobie edytować. I wtedy takie wydruki, czy to gołębnik piece, żukowo, o, tak w takiej formie one wyglądają. Ja to pokażę jeszcze, o. I sobie tutaj możemy dokładnie mieć w gołębniku taką listę, czy powieszoną, czy gdzieś tutaj załączowaną, czy możemy sobie wpiąć w skoroszyt, ale mamy taką pełną ewidencję, jeżeli ktoś nie robi biegle w komputerze, to sobie raz to zrobi, wydrukuje, a tutaj poprawia i później co jakiś czas może nanosić. I teraz to jest to, co mamy tutaj, jeżeli chodzi o te gołębie, ale co ciekawe jeszcze pokażę, bo to pominąłem troszeczkę i teraz, kiedy te gołębie na przykład mamy tutaj w gołębniku u kolegi Maćka, weźmy sobie, znajdźmy te gołębie, a na przykład jakiegoś z tego kosakowa, powiedzmy jest to gołąb, no 8728, weźmy jakiegoś tam Rolanda Fitznera gołąb, no i zobaczmy sobie tego na przykład 313, tego gołębia, którego tutaj mamy właśnie o tego, on tak wygląda i chciałem jeszcze pokazać jedną możliwość, którą system niesie. Jeżeli mamy takie gołębie już sfotografowane i one są, występują u nas w bazie, niejako ze zdjęciem, z rodowodem, tak jak tutaj, no i gołąb, no po prostu wiadomo, po czasie trzymamy gołębia, kupujemy młodego jakiegoś, czy rocznego, dwuletniego, trzymamy, młode z niego wyciągamy przez kolejne lata, ale później patrzymy, że no już się z gołąb starzeje, na przykład chcemy go sprzedać, nie mówię za jaką sumę, nic, ale po prostu chcemy go do sprzedaży przeznaczyć, to bardzo prosto za pomocą tego systemu możemy zrobić, że przechodzimy tutaj do opcji, mamy tego gołębia oznaczone, tutaj się numer jego wyświetlił, klikamy klawisz edytuj, proszę bardzo, możliwość zmian i tu jest taka opcja jedna na sprzedaż. I kiedy mamy tutaj na sprzedaż, wchodzimy sobie go tak, od razu się nam pojawia pytanie o kwotę, za którą chcemy go sprzedać. I teraz mamy dwie możliwości sprzedaży. Jedną możliwość mamy taką, kiedy będziemy, tak jak tutaj chcieli go sprzedać, że będzie on widoczny w opcji tutaj na naszej giełdzie, w opcji kup teraz, czyli to jest takie, powiedzmy, cenę z sztywną ustawiamy, podajemy swoje dane, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to czy do nas zadzwoni, czy tutaj poprzez ze swojego konta na giełdzie wykupi go. Natomiast mamy też możliwość wystawienia go na giełdzie z opcją licytacji. Trzeba tylko wcisnąć wtedy ten klawisz i on się tutaj automatycznie pojawi. On się nie pojawi automatycznie w momencie, kiedy tutaj go klikniemy, on się pojawi wtedy, kiedy ktoś z administratorów, z osób nadzorujących giełdę ustawi mu datę, ale to jest po prostu kwestia tam najbliższego czasu, bo to chodzi o to, żeby termin zakończenia aukcji ustawić w taki sposób, żeby nie kolidowało z innymi aukcjami, które mogą się w danym momencie kończyć, dlatego czas zakończenia aukcji jest to taki parametr, który musi już wykonać tylko i wyłącznie administrator czy administratorka, w tym przypadku moja żona, giełdy. Także tutaj w ten sposób zobaczmy, jak mamy, zyskujemy co na tym. Jeżeli sobie sami wykonamy zdjęcia, wprowadzimy gołębie, czy młode, czy stare, to automatycznie wszystkie dane, które są tutaj wpisywane, one nie są nigdzie tracone, nie trzeba ich powtarzać, one automatycznie, kiedy wystawimy takiego gołębia na sprzedaż, one przechodzą tutaj do tego konta. I tak jak tutaj mamy w przypadku, zobaczmy tego gołębia 12-14, tutaj, pardon, o, klikam go, bach, pojawiły mi się i filmy, które są z nim skojarzone, jest zdjęcie tego gołębia, plus ten rodowód, który tutaj pokazywałem wcześniej. Jest też ten rodowód dokładny taki, no i załączniki wszystkie, które posiadamy, w tym akurat przypadku dwa oryginalne rodowody Rolanda Fitznera, jak również więcej informacji o nim, bo jest to tytułowany hodowca, tam mamy też film o nim. Kiedy z Manfredem Bulą wspólnie byliśmy u niego tam w Mur am See, on nam prezentował swoją hodowlę i zobaczmy, o tutaj najsłynniejsze gołębie, ten Wonderduif Afrika. Erika, przepraszam, Wonderduif Afrika, to jest bardzo, jak się nazywa, utytułowany gołąb, on tam wygrał dla Rolanda Fitznera też i samochody, to są zresztą jego wyniki, zobaczmy, on dwukrotnie zdobył pierwsze konkursy przeciwko 25, 20, prawie 30 tysiącom gołębi, o.
Także tak widzimy, to są takie podstawowe, proste możliwości. Ja to pokazuję, bo akurat mamy teraz czas, czekamy na to, kiedy czy gołębie zostaną wypuszczone. Mamy czas, możliwość, jest niedziela akurat. I możemy sobie takie rzeczy proste zrobić. I teraz mając do dyspozycji jakiś system, co jest ciekawe, robimy to w ten sposób, że nie potrzebujemy nic instalować na naszym komputerze. Wystarczy tylko, żebyśmy mieli komputer z dostępem do internetu. To jest niejako wszystko tworzone w chmurze. I dzięki temu w dowolnym momencie, kiedy czy jesteśmy nawet w pracy, mamy czy u kolegi jakiegoś, czy gdzieś tam na wczasach, po prostu jeżeli mamy tylko i wyłącznie dostęp do internetu, możemy wszystko tutaj sobie zdalnie zarządzać niejako hodowlą poprzez tworzenie takich grup. To będziemy o tym później mówić, ja poparzę, tu mamy te grupy. Możemy też tworzyć pary, to znaczy kiedy wiemy jak sparować, to sobie tutaj przygotowujemy, o i te pary tu się pojawiają, które gołębie są. Tutaj też jeszcze, no akurat tych zdjęć nie mamy przy tych parach, ale to my uzupełnimy w następnym naszym wejściu, pokażemy jak to wygląda. I wtedy tylko starczy podać numer młodego, który z danej pary ma pochodzić, a on już automatycznie wszystkie inne rzeczy w takiej formie, jak tutaj pokazałem, między innymi wykona. Także na razie to jest tyle, jeżeli tytułem wprowadzenia. Więcej informacji o tym systemie będziemy sobie tutaj mogli zobaczyć na stronie internetowej. O tutaj jak jest nasze hodowle, tak wygląda ta strona. Tu jest taki krótki opis i tutaj jest regulamin. Proszę na razie, tu my mamy tak na razie uproszczoną wersję tego. Cały czas tu modyfikujemy, bo po prostu mamy co chwilę jakieś tam sobie poprawki nanosimy, ale ten system już całkowicie działa. Dzięki temu tu właśnie możemy zobaczyć i właśnie dlatego to robiliśmy, czy to kolegi Henryka Ropela, czy tutaj Maćka Wudzika i moje gołębie wstawialiśmy, ale to wszystko tutaj właśnie w ten sposób jest tworzone. Także na razie dziękuję. No, miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj sfilmujemy lotu kolegi Andrzeja. No na razie pada, ale tam około godziny 10 w okolicach Stargardu już będzie pogoda lepsza i może wtedy już zostaną wypuszczone gołębie. No, przy odległości między 200 chyba 50 km około tam jest stąd, no to powinno około 12 godziny czy pierwsze się te gołębie pojawić. Może trochę później. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot.